Wrócił z powrotem. Chce być na froncie. No, 1700 ludzi, kochanie. 1700 ludzi. I my wśród nich. Widziałem Olafa. 1700 ludzi. O, jest tam. Uśmiechnięci jeszcze następni. Zapraszamy, słuchajcie. Chodź, idziemy tam do przodu. Stoi na samym przodzie. Olaf! Jeśli możecie, bardzo was prosimy, przenosimy się za linię startu, ależ to pięknie. Olaf! Mam go. Mam go, w samym początku. Będą naprawdę długo spędzać. Idziemy tam. Kapitalnie to wygląda. W takim słońcu, w takim miejscu. No i oby tak zawsze było. Przez następne... No, za 5 minut, za 4 minuty start. Olaf jest na przodzie. Tyle ludu. Ja się zabiję. Brawo. Brawo. Gdzie jest? Olafson. Uciekł mi gdzieś. Dobra, to dzięki. Podania, trzymaj. O, jest. Jest tu. Przebieg się. Tam. Chce się utrzymać na początku. A? Brawo. Jest. A gdzie Grażynka? A gdzie no. Mam cię. Biegają panie, co nas bardzo cieszy. Stąd dzisiaj Bogomie. Ale tłum ludzi. Panią, że pojawią się w sportowej niedzieli. A my zapraszamy, naprawdę zachęcamy. Jeszcze kilka osób widzę, które dowodzą około 3 minut do startu. Bardzo prosimy, żebyście znaleźli się za linią startu. Bardzo was o to prosimy. A niektórzy zawodniczki, to tak porozbierani, że przyznam się szczerze, że mi się zimno robi. No tu. Ale na pewno wiedzą, co robią, na pewno na trasie zrobi się bardzo ciepło, zagrzeją się bardzo mocno. Wiecie, po lewej? Teraz idziemy na start. Remigiusz i Roman, czekają na was dwie złote korony na mecie, ale musicie dowiec. 42 km i 195 metrów. Tutaj czeka na was nagroda w postaci złotych odznak. No. Drodzy moi uczestnicy, przypominamy, te osoby, które nie miną linii startu, a więc nie przejdą przez elektroniczną, nie będą sklasyfikowani, więc bardzo was prosimy, wszyscy musicie minąć linię startu, w innym wypadku elektroniczny pomiar nie umieścimy. 1700 ludzi. No i teoretycznie przebiegniecie dystansa i tak na liście się nie znajdziecie. Bardzo prosimy, wyróbmy się, zdążmy te dwie minutki, no możemy minutkę poczekać, ale nie dłużej. No. Żebyśmy się wszyscy w liczbie, bo mam wrażenie ponad 1600 na pewno, około 1700 osób znaleźli na linii startu. Będziemy to za chwilę wiedzieć, także my z kompletnymi listami startowymi. Ciemni na przodzie. Gdzieś po prawej stronie. Te, ciemni. Ciemni, no. No i tak wygrało. Słuchajcie, jeszcze chwila, jeszcze moment. Są z nami przyjaciele z Kenii, z Etiopii, którzy tutaj są z nami. Z numerem pierwszym Biti Mutua James. Z numerem drugim także Kenijczyk Julius Kilimo, którego dobrze tutaj znamy. Jest także Etiopczyk Molkama, Beriso, Besto, ale także są Ukraińcy Iweruk, Jakimczuk, których tutaj już biegali, a więc oni w większości wypadków świetnie znają trasę ode mnie. Czy jeszcze ktoś z biegnących? Chodźcie panowie, chodźcie, czekamy, musicie minąć linię startu, chodźcie. Jeszcze panowie sędziowie czekamy. Jeszcze mamy czas, około minuty. Przepuśćcie, drodzy państwo, tych szalonych, do końca się gdzieś rozgrzewali. Na pewno nie mieli po piwku, tego potem nie wytrzymali, także piwko będzie w nagrodę na mecie. Jeszcze są biegnący, chodźcie, zapraszamy, wszyscy muszą minąć linię startu, więc jeżeli są gdzieś uczestnicy, ja powiem tak.
Rekord frekwencji to jedno, ale ja nie pamiętam, a w Dębnie trochę już bywam na tym maratonie, żeby taka ilość osób była na linii startu. Straszne, ogromne brawa od uczestników dla waszych kibiców. I proszę, żeby taka atmosfera była do samego końca. Gwarantuję wam, że będziemy się bawić znakomicie. Wszyscy kibice, bardzo prosimy na wejście na chodnik. Słuchajcie, tu będzie strasznie dużo ludzi biegło. Jeśli ktoś was zahaczy na starcie, no niestety się podbija i dobiegnie. Wszystkie osoby, które są widzami, bardzo prosimy, by już weszły na linię chodnikową, tak bym powiedział, czyli wyszły nieco wyżej. Tylko sędziowie i ewentualnie fotografowie. I uwaga, jest już blisko. Ja nie widzę, bo mam przed sobą wielki plakat fan klub Kazio C, Kazia C, ale mam nadzieję, że usłyszę. Drodzy Państwo, a może odliczymy, panie sędzio, może odliczymy. 10. Nie? Nie liczymy. O matko święta, już mi sędziowie pokrzyczeli. Proszę do lamy, rozpoczęty. Rekord frekwencji wśród kobiet, wśród mężczyzn. No i mam nadzieję, znaczy jestem pewny, rekord trasy, bo trasa jest przecież nowa. Brawo! 2:15. Myślę, że w tym czasie możemy spodziewać się pierwszych zawodników na trasie. Przypominam, 4 pętle przez miasto i potem dwie te dłuższe naokoło. 4 razy przebiegną przez linię startu, a więc zaraz wszyscy tutaj kibice będziemy się mogli spokojnie przenosić w moją prawą stronę, delikatnie przechodzić i oglądać ich potem także na następnych rundach. Ależ pięknie wyglądają. Zobaczcie, ile trwa sam start. To jest to, co jest chyba najpiękniejsze w tej chwili w polskim bieganiu. Coraz więcej osób chce, coraz więcej osób biega. Zastanawiające, że w biegach dzieci i rodzinnych wczoraj w Dębnie udział wzięła mniejsza grupa młodzieży. Wygląda na to, że trzeba dorosnąć do biegania, że trzeba skończyć te 16-18 lat, żeby pokochać wielkie bieganie. Brawa, brawa, przydadzą im się, słuchajcie, to jest początek, oni już tutaj uruchamiają zegarki, ale co niektórzy już są szczęśliwi, że ruszyli, dojechali, zdążyli, zapisali się. Odebrali pakiet startowy. Mam nadzieję, że chipy wszystkie zostały połapane na starcie i że spokojnie będziecie mogli potem szukać swoich elektronicznych wyników. Jeszcze biegną, jeszcze kawałek, jeszcze około 50 metrów dla tych, dla których liczy się przede wszystkim udział. Przypominam, teraz będę surowy. Czas końcowy 5 godzin. To jest ten limit czasu, w którym muszą się zmieścić zawodnicy kibicowi. Wyścig i zostać sklasyfikowanymi. Ogromne brawo, 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 brawo. Jeszcze nie, jeszcze widzę jedną osobę podchodzącą. I dopiero teraz ruszyli, drodzy Państwo, wszyscy na trasie. Brawo. Ogromne dla nich brawa. No i cóż, zachęcam, żebyśmy pomogli, ale bez bałaganu. Na metę teraz.